chcielibyśmy poinformować mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, że w dniu 8 lipca bieżącego roku na jeziorze Bielawskim w godzinach od 12 do około 17 planujemy rezę pod nazwą Bezpieczne Wakacje. Nasze przedsięwzięcie, które będzie organizowane wspólnie z Komisariatem Policji w Bielawie, ze Strażą Miejską w Bielawie, jak również Urzędem Miejskim w Bielawie, będzie miało na celu przybliżyć specyfikę przebywania dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych w okresie wakacyjnym nad zbiornikami wodnymi. Przybliżymy naszym mieszkańcom techniki ratownictwa wodnego, jak sobie radzić w przypadku sytuacji niebezpiecznych, które nie daj Boże wydarzą się w trakcie przebywania na urlopach naszych mieszkańców, jak również innych osób, aby poznali metody ratownictwa wodnego, a tym samym przekażemy informacje dla naszych mieszkańców, którzy przybędą na nasze spotkanie, wiedzę, w jaki sposób bezpiecznie nad zbiornikami wodnymi przebywać. Będą mogli nasi mieszkańcy zobaczyć pokaz ratownictwa wodnego przy użyciu łodzi ratowniczych naszych strażaków. Policja przeprowadzi pokaz i szkolenie swoich umiejętności policyjnych, technik stosowanych podczas interwencji, technik samoobrony, łącznie ze Strażą Miejską. Będzie można popływać również na łodziach, które będą dostępne na przystani na jeziorze Bielawskim. Również udzielimy instruktażu, jak z tych łodzi bezpiecznie korzystać, w co powinniśmy się zaopatrzyć przed wejściem do łodzi, co powinniśmy robić w ogóle, korzystając w ciepłe dni przed wejściem do wody. Działania, które chcemy przybliżyć naszym mieszkańcom, będą miały charakter profilaktyczny, ponieważ chcemy zwrócić mocno uwagę, że przebywanie nad zbiornikami wodnymi jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli nie wiemy, jak się na wodzie zachować, jak się zachować przy zbiornikach wodnych, może to doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych, a wiemy, że w niektórych przypadkach kończą się one niestety bardzo tragicznie. Dlatego naszym celem jako służby powiatu dzierżoniowskiego, jak również jednym z organizatorów, którym jest Urząd Miasta Bielawy, jest przybliżenie tych warunków bezpieczeństwa, abyśmy mogli jak najbardziej bezpiecznie nasze wakacje nad akwenami wodnymi spędzić. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, dzieci i młodzież powiatu dzierżoniowskiego 8 lipca na jezioro Bielawskie w godzinach od 12 do 17, aby mogli poznać zasady bezpiecznego funkcjonowania i spędzania wakacji na zbiornikach wodnych.